jak krzyczeć, jak screamować, jak growlować tak, żeby nie bolało, a przede wszystkim, żeby nie zniszczyć sobie głosu. Domyślam się, że część z Was trafiła tutaj nie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak śpiewać, tak jak w death metalowi wokaliści czy black metalowi wokaliści, ale również na pytanie, jak osiągnąć efekt Scarlorda, Zilla Kamiego, Ghostmana czy innych trap metalowych wokalistów. I generalnie bardzo cieszy mnie to, że powstały takie gatunki jak trap metal czy ragecore. Bardzo cieszy mnie zacieranie się wcześniej ustalonych ram gatunkowych. Natomiast z krzyczącymi raperami mam taki problem, że w większości przypadków, jak na moje ucho, nie idzie za tym poprawna technika. A co przez to rozumiem? W większości trap metalowych numerów, ale też na przykład zwykłych polskich rapowych czy trapowych, można usłyszeć, że krzyki uzyskiwane są poprzez po prostu wysoką presję na strunach głosowych, czy też inaczej śpiewanie tak głośno i na zaciśniętym gardle, aż uzyskamy efekt zdartego głosu. Nie jest to coś, co będę tutaj pokazywał. Zależy mi na tym, żeby pokazać Wam, jak uzyskać taki efekt bez niszczenia swoich strun głosowych. I o ile ciężko powiedzieć, że taki na przykład Scarlord nie posiada żadnej techniki, ponieważ śpiewanie tak głośno, czy krzyczenie tak głośno, aż dojdzie do przesteru powstałego na strunach głosowych, wymaga ogromnej siły i pewnie ogromnego podparcia oddechowego, to jednak uzyskanie samego przesteru w momencie, kiedy powstaje na strunach głosowych, jest generalnie bardzo niebezpieczne. Wielu wokalistów, którzy uczyli się śpiewać w momencie dosyć małej wiedzy na temat ekstremalnych technik wokalnych, dzisiaj już straciło swój głos, bądź ma z nim dosyć poważne problemy. Jak zatem móc krzyczeć w nieskończoność, tak aby nam się nic nie stało? Odpowiedzią na to są fałszywe struny głosowe, a w zasadzie to fałszywe fałdy głosowe. I jest to takie coś, co występuje ponad naszymi faktycznymi strunami głosowymi. To takie dwie wypustki są, które mogą zostać poruszone przy odpowiednim rozluźnieniu i otwarciu gardła poprzez bardzo silne pchnięcie przez nie powietrza. Przester, jaki na nich powstaje, może być trochę podobny do brzmienia na przykład szczekającego psa, ponieważ zwierzęta korzystają również z tego, co u ludzi można nazwać fałszywymi strunami głosowymi. Dla wszystkich, którzy wpadają tutaj nieobejrzawczy wcześniej mojego odcinka na temat oddychania, odsyłam Was tam, ponieważ bez podparcia oddechowego, bez opuszczenia krtani, bez odpowiedniego ustawienia żeber, bez kompresji uzyskiwanej przez wypychanie powietrza przeponą, niestety nie będziemy w stanie odpowiednio zaangażować fałszywych strun głosowych, tak żeby z przesteru powstałego tam uzyskać efekt, który może być bardzo podobny do naturalnego krzyku. Także zapraszam Was, poświęćcie te kilka minut, żeby zobaczyć ten odcinek i potem wróćcie tutaj. A dla wszystkich, którzy już to zobaczyli, to tak. Kiedy mamy już odhaczone poprawne ustawienie krtani, kiedy nauczymy się już w jaki sposób kontrolować ustawienie żeber, kiedy nauczymy się w jaki sposób zaciągać powietrze mięśniami przepony, a nie mięśniami klatki piersiowej i barków, możemy przejść do tego, w jaki sposób w ogóle poruszyć te fałszywe struny głosowe, aby uzyskać tą zdrową i bezpieczną chrypę. I chyba najczęstszą podpowiedzią na ten temat, jaką można znaleźć w tutorialach i sposób, w jaki ja się tego nauczyłem, jest przypomnienie sobie jakiejkolwiek sytuacji, która powoduje naszą frustrację, nasze zmęczenie, moment, że chcemy zrobić tylko i pierdolnąć wszystko, przywołanie sobie tego i zrobienie właśnie takiego mocnego wypuszczenia powietrza, dźwięku pełnego rezygnacji i frustracji, mniej więcej czegoś takiego. Na przykład wiecie, wracacie z pracy zmęczeni i zanim ugotujecie obiad, co samo w sobie jest nieprzyjemnym obowiązkiem, trzeba jeszcze umyć patelnię i po prostu wchodzić do tej kuchni i patrzycie i tam kurwa, jeszcze patelnia. Albo na przykład siedzicie, wiecie, wieczór wyborczy, patrzycie, PiS wygrał wybory. I ten właśnie dźwięk, który nietechnicznie wydobywamy po prostu poprzez całkowite prawie, że opróżnienie płuc z powietrza, który powoduje lekkie, bezbolesne poruszenie fałszywych strun głosowych, bezbolesne, ponieważ ten przester nie powstaje na skutek zaciśnięcia naszych strun głosowych, tych, których używamy do mówienia, tylko przepływający duży strumień powietrza porusza te fałszywe struny głosowe, które w zasadzie z angielskiego nazywają się fałszywymi fałdami głosowymi, no ale w polskim przyjęło się mówić fałszywe struny głosowe, mimo tego, że nie są to struny głosowe. Ten efekt delikatnej chrypy, która powstaje, kiedy ten duży strumień powietrza przepływa przez nasze gardło,
możemy wykorzystać i zmaksymalizować, jeżeli powietrze nabierzemy, skompresujemy i przepchniemy, używając przepony przy jednoczesnym całkowitym rozluźnieniu krtań. Dzięki temu strumień powietrza, jaki będzie przepływał, będzie o wiele większy, mocniejszy i bardziej skompresowany. To pozwoli na nie tylko zaangażowanie fałszywych strun głosowych w sposób, ale w sposób o wiele mocniejszy, w sposób, który da nam efekt bardzo podobny do faktycznego krzyczenia, w niektórych przypadkach do szczekającego psa, czy do kwiczącej świni. Swoją drogą taka technika ma swoją nazwę, nazywa się pig squeal. Dobra, jesteśmy na etapie, gdzie odnaleźliśmy, w jaki sposób znaleźć sam początek tej chrypy. Starajcie się porobić to może przez 10 minut, może przez 15 minut, może przez godzinę, aż uda wam się na zawołanie poruszyć tymi strunami głosowymi, na początku właśnie poprzez wzdychanie. I róbcie to aż do momentu, gdy będziecie w stanie wydłużyć ten moment przesterowania, przy czym przypominam, nie chodzi o zaciśnięcie strun głosowych. Nie chodzi nam o to, żeby wywrzeć na nich presję w sposób i kupa, nie? Jak w sraczu, a o efekt zupełnie odwrotny, o efekt pełnego wyluzowania. Także z czasem starajcie się coraz bardziej wydłużyć ten wydech, który powoduje poruszenie strun głosowych. Gdy już dojdziemy do momentu kontrolowanego przesterowania naszego głosu, można wrócić do techniki oddychania, którą pokazywałem w poprzednim odcinku, po to, aby nadać temu efektowi, tej lekkiej chrypce, pełnej mocy oraz kontroli wysokości dźwięku, do czego przejdziemy później. Siedząc na kiblu, olśniło mnie, że mój mikrofon pojemnościowy, który miałem tutaj gdzieś przypięty, nie poradzi sobie z oddaniem w odpowiedni sposób tych screamów ze względu na ich głośność. Dlatego w dalszej części odcinka wszystkie screamy będę sobie rejestrował na komputerze za pomocą mojego mikrofonu. Co do mikrofonu. W słabych warunkach akustycznych polecam skorzystanie z mikrofonu dynamicznego z gąbką zamiast mikrofonu pojemnościowego, ponieważ wszystkie growle, generalnie krzyki są bardzo, bardzo głośne. Stąd też mikrofon pojemnościowy będzie zbierał bardzo dużo dźwięków pomieszczenia w momencie, kiedy mikrofon dynamiczny, nie otrzymując zasilania, ma taką charakterystykę, która raz, zbiera głównie to, co znajduje się przed główką, a dwa, nagrywa bardzo cicho, więc musimy go mieć blisko. Ale nie jest to odcinek na temat mojego pierdolenia o mikrofonie, także przejdźmy do tego, na czym skończyliśmy, czyli do krzyczenia. No więc podczas montażu zorientowałem się, że OBS zarejestrował mi sam obraz, a nie dźwięk z komputera, także wszystkie krzyki, które usłyszycie, zostały zarejestrowane tym małym mikrofonem pojemnościowym, co niestety wiąże się z tym, że dźwięk będzie raz przesterowany, dwa, ten mikrofon nie znajdował się dokładnie przed moją twarzą, tylko gdzieś tu na mojej klatce piersiowej, więc wszystkie krzyki mogą być mocno przytłumione, no ale niestety teraz nie mam już możliwości, żeby to naprawić. Zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy potrafimy wydobyć lekko tą chrypkę, bez żadnego bólu oczywiście, i zaczynamy ją kontrolować. Jak teraz przerodzić to w to. Z tego właśnie powodu całą moją tyradę na temat krzyczenia rozpocząłem najpierw od nagrania filmiku o samym oddychaniu, a na początku tego materiału do tamtego filmiku was odesłałem i po raz kolejny, jeżeli nie obejrzeliście, to zachęcam, żeby najpierw zapoznać się z nim, ponieważ fundamentem dobrego, głośnego, silnego i zdrowego przede wszystkim krzyczenia jest właśnie dobry, silny, stabilny oddech, gdzie całą siłę wydobywamy z odpowiedniej kompresji powietrza przeponą właśnie. Zobaczcie sobie w takim razie, jak w ramach zwiększenia kompresji zwiększa się energia, głośność i generalnie brzmienie takiego poprawnego krzyku. Oczywiście w ramach zwiększania napięcia, jakie powstaje tutaj w dolnej części mięśni brzucha oraz na żebrach, zrobiłem się bardziej czerwony, ponieważ wiąże się to oczywiście z dużym wysiłkiem fizycznym, dlatego w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że trening siłowy, plank, martwy ciąg, to rzeczy generalnie, które są bardzo, bardzo, bardzo przydatne w celu uzyskania dużej siły głosu. Natomiast taki wysiłek nie jest w żaden sposób szkodliwy, nie jest niewskazany, ponieważ cała moja kompresja, cała moja siła pochodziła stąd, a nie powstawała wskutek napinania strun głosowych, czy ogólnie mięśni szyi. Oczywistym jest, że nie czuję i wy też nie powinniście czuć w miarę dodawania energii żadnego bólu tutaj. Nie powinno to w żaden sposób wpływać na to, jak potem mówicie. Nie powinniście potem tracić głosu. Jeżeli coś was boli, jeżeli tracicie potem głos, albo jeżeli na drugi dzień macie problemy z głosem, to najbardziej prawdopodobne jest, że pominięty został ten aspekt rozluźnienia, takiego ziewającego obniżenia krtani. To, co pokazywałem w poprzednim odcinku, ten efekt. Można sobie zatem powiedzieć, że growl, scream, jakikolwiek krzyk poprawny jest wypadkową poruszenia fałszywych strun głosowych, ziewającej krtani oraz
oraz mocnej kompresji powietrza na etapie przepony i żeber. Na skutek połączenia tych trzech elementów uzyskujemy niemalże nieograniczone możliwości kształtowania przesteru, jaki powstaje w naszym gardle, jego siły, ale też co ważne, wysokości. No właśnie, bo growlowanie zawsze kojarzymy z death metalem, z niskim, świńskim warczeniem. W istocie najbardziej naturalny i najszybciej przychodzi, najłatwiejszy jest właśnie niski krzyk, na przykład. Który jednocześnie najmniej przypomina faktycznego krzyczącego człowieka. Brzmi bardziej jak połączenie jaskiniowca, psa i świni. Stąd też domyślam się, że najbardziej atrakcyjny dla wszystkich, którzy chcieliby zabrzmieć jak Scarlord, czy jak Zilakami, czy jak Ghostmane, będzie coś zwane po prostu środkowym krzykiem, z angielskiego mid scream, czy też high scream, analogicznie wysoki krzyk. I nie stoi za nimi nic trudnego, poza tym, że wymagają o wiele więcej kontroli po to, aby ten growl, który udało nam się już wydobyć, przenieść po prostu odrobinę wyżej na skali, zupełnie jak ze śpiewaniem. Efektem czego są krzyki takie jak na przykład ten. Czy też high scream. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że high scream, ze względu na to, że wymaga przesunięcia go dosyć wysoko, jest tym, w którym najłatwiej popełnić błąd, najłatwiej ulec w nim pokusie zaangażowania faktycznych strun głosowych, natomiast jest to skutek po prostu tego, że śpiewanie wysoko jest trudniejsze, łatwiej popełnić tam błąd, łatwiej zaangażować do kompresji struny głosowe, stąd podobne błędy mogą pojawiać się właśnie przy robieniu wysokiego krzyku. Jeżeli miałbym dodać jakieś jeszcze końcowe porady, na przykład dobrym zabiegiem na jeszcze zwiększenie energii jest dodanie przed samym krzykiem takiego po to, żeby po połączeniu tego razem z krzykiem uzyskać taki efekt. Kolejnym ciekawym zabiegiem jest na przykład growlowanie przez zęby, co brzmi niesamowicie intensywnie i agresywnie, natomiast zapomnijcie w tym wypadku już absolutnie o odpowiedniej dykcji i byciu zrozumianym. Wypierdolcie do śmietnika też wszystkie mity na temat tego, że palenie papierosów, czy przepicie głosu, czy zdarcie go pomoże wam tak śpiewać. Nie, nie pomoże wam, zaszkodzi wam, stracicie głos i już nigdy nie będziecie mogli na pewno tak, a możliwe, że już w ogóle śpiewać. Oczywiście używki zawsze istniały w branży muzycznej i byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że mi to przeszkadza, ponieważ nie przeszkadza mi to. Natomiast miejcie świadomość, że palenie papierosów i picie alkoholu w najlepszym wypadku nie pomaga w śpiewaniu. No ale wystarczy matkowanie. Mam nadzieję, że to, co pokazałem wam w pierwszym oraz w tym filmiku, nieco rozjaśni wam kwestię śpiewania z chrypą i krzyczenia. Rozpocznie waszą wspaniałą drogę nagrywania death metalu, trap metalu i wkurwiania sąsiadów. I standardowo, jeżeli to, co powiedziałem w tym odcinku, uznacie za wartościowe, to będzie mi bardzo miło, jeżeli mi to napiszecie. Jeżeli popełniam tu jakieś błędy, wprowadzam wam w błąd, pierdolę jakieś farmazony, to też napiszcie mi, że pieprzę od rzeczy, bo zawsze jest to jakaś opcja, żeby się doedukować. No i poza standardowym feedbackiem w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi materiałami, to możecie wpadać na ten kanał, zostawić tutaj subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jest to jakiś sygnał, że to moje pajacowanie przed kamerą, które swoją drogą jest całkiem przyjemne, ma jakiś głębszy sens. Także dzięki, nara.